Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. Na samym wstępie chciałem Wam podziękować, ponieważ jest nas już bardzo wielu. A i w ramach podziękowania chciałem Was zaprosić do konkursu. Szczegóły konkursu na samym końcu filmu, więc oglądajcie uważnie. Natomiast czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się diagnostyką znowu, natomiast nie zawieszenia, ale idzie zima i zdarzyć się może, że nie odpalimy naszego samochodu i mylnie pobiegniemy wymienić akumulator. Ja chciałem Wam pokazać, jak zdiagnozować, czy to jest akumulator, czy alternator. Może czynność wydaje się prosta, natomiast nie jeden z Was pewnie już pobiegł i wymienił w ciemno akumulator. Jeżeli zaczynacie przygodę z mechaniką, przyda Wam się coś takiego jak miernik uniwersalny. Wygląda to tak. Kosztuje to kilkanaście złotych w marketach. Jest to bardzo przydatna rzecz do dzisiejszej czynności przede wszystkim, ale nawet jeżeli chcecie w domu sprawdzić, czy w gniazdku jest prąd, też Wam się przyda. Natomiast jak diagnozować te usterki? No zobaczcie sami. Diagnostykę zaczynam przede wszystkim od włączenia naszego urządzonka i ustawienia na prąd stały 20 V w tym przypadku. A sprawny akumulator, jeżeli wychodzi produkcji tak naprawdę, powinien mieć około 12,6 i tutaj ten akumulator tyle ma, może kamera pokaże. Natomiast jak rozróżnić uszkodzony akumulator, a alternator? No przede wszystkim od włączenia samochodu musimy zacząć. I teraz tak, w momencie kiedy uruchamiamy samochód, powinniśmy wszystkie urządzenia elektryczne na pokładzie wyłączyć. I w tym momencie, kiedy przytykamy plus z plusem, minus z minusem, wartość sprawnego alternatora powinna wahać się w granicach 14,4. Natomiast jak sprawdzić, czy jest uszkodzony? Powinniśmy włączyć wszystkie możliwe urządzenia elektryczne w aucie, które są seryjne, takie jak światła. Grzanie tylnej szyby. Światła długie. No i tutaj ewidentnie widać, że nasz alternator no nie bardzo domaga, ponieważ wartość spada poniżej 14, co może znaczyć, że wkrótce będzie no wymagał wymiany, przede wszystkim regeneracji. Zgaś. Sprawdziliśmy alternator, no tutaj widzieliśmy, że już powoli zaczyna nie domagać, natomiast powiedzmy, że jeszcze może być, natomiast jeżeli nie możemy auta odpalić, a mamy ładowanie w granicach 14,4, tak jak powinno być fabrycznie, czy nawet ciut niższe, to w tym momencie możemy obstawiać akumulator. Natomiast istnieje jeszcze szansa, że coś kradnie nam prąd w aucie, tak bym to nazwał. Ale też mając miernik możemy to sprawdzić, a mianowicie powinniśmy odpiąć klemę minusową. Ustawiamy sobie na 5 A przy zdjętej klemie. Minus wsadzamy do klemy, która jest zdjęta. Pamiętajmy, żeby nie dotykała nam akumulatora. I w tym momencie przykładamy plusowy do minusowego na akumulatorze, tak samo jak tutaj widać. W tym momencie pokazuje nam wartość 0, to znaczy, że nic nam nie kradnie prądu. Natomiast jeżeli cokolwiek będzie nam pokazywało, jakieś większe wartości, 1, coś, czy to możemy tutaj zastanawiać się, czy jakieś urządzenie w samochodzie nie rozładowuje nam przez noc akumulatora. Podsumowując, najpierw sprawdzamy, jak już nam udało się uruchomić pojazd, który był rozładowany rano. Najpierw sprawdzamy ładowanie alternatora, którego wartość powinna być 14,4 zdrowego przy pełnym obciążeniu odbiornikami, które są w samochodzie, czy takimi jak wycieraczki, światła awaryjne, ogrzewanie, wentylator. Jeżeli wartość będzie dobra lub w miarę dobra, czyli powiedzmy te 13,8 jeszcze byśmy uznali za jakąś tam dobrą. Sprawdzamy w tym momencie akumulator. Jego wartość nowego, zdrowego powinna być 12,6. Jeżeli jest wszystko ok z akumulatorem po naładowaniu, czyli tam powiedzmy po godzinie jazdy, jego wartość jest taka i nie spada, powinniśmy zdjąć klemę minusową.
Ustawiamy sobie na 5 amper na początku, żeby sprawdzić, czy nic nam bardzo nie kradnie prądu. No i potem tą wartość możemy zmniejszać na miliampery i wedle uznania. Natomiast pamiętajmy, że przy zdjętej klemie minusowej wkładamy odmiernika minus w klemę minusową, a plus, plusem zamykamy obwód na akumulatorze tak naprawdę. Mam nadzieję, że pomógł Wam ten filmik. Natomiast jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Piszcie w komentarzach, co uważacie. No i teraz temat konkursu. Na dole pod filmem macie link przekierowujący Was na nasz fanpage na Facebooku i obwieszczenie właśnie konkursowe. I tam będzie znajdziecie szczegóły. Natomiast do wygrania jest olej od Gulfa plus filtr oleju i ewentualnie, jeżeli ktoś jest z okolic Trójmiasta, to wymiana u nas na warsztacie. Jeżeli ktoś nie jest z okolic Trójmiasta, no to prześlemy mu na wskazany adres. Zasady czytajcie na Facebooku. Do zobaczenia wkrótce.